Witajcie. Jako, że dzisiaj jest 15, to robimy premiery drugiej połowy lipca. I tak, 15, czyli dzisiaj, mamy dwie premiery. I pierwsza to Don Issue 2.0. Na Adidasie mamy CW białe i CW czarne. Oba są brzydkie, but ogólnie uważam za ciekawą opcję do kupienia za 150. Ta cena tam jest 400, jeśli za 150 to będzie dobry. Oczywiście testy będą buta na kanale, ale jak wiecie, ja Adidasa nie kupuję w cenie retailowej, ponieważ zawsze będzie na promocji, więc nie kupujcie nigdy Adidasa za retail. Drugim butem pojawiającym się dzisiaj, chociaż on na sklepie koszykarza już jest, jest Jordan Why Not. A nie, nie to CW, przepraszam, cofam. Jordan Why Not 3003, przepraszam, SE Atomic Orange. Bardzo ładne. Ogólnie te SE mi się podobają bardziej niż te zwykłe. No. Więc przechodzimy dalej i dopiero na samym premierę mamy 22 i to jest US. Ciekaw jestem, czy to będzie w Europie, bo miało to być dopiero we wrześniu. Więc no, dla mnie spore zaskoczenie, że już tak szybko dali premierę. Są to PG4 Gatorade, czyli czwarta kolorystyka Gatorade'ów, pomarańczowa. Powiem wam, że no mam trzy, to pewnie czwartą też będę chciał mieć cały pak Gatorade'a. No, $120. Piękny bucik. Dla mnie nic dodać, nic ująć. PG dla mnie jedne ze zdecydowanie lepszych butów tego sezonu. Więc radzę kupować. 25. Nike Air Zoom BB NXT kolorystyka Dangerous. Powiem wam, że tak, but nie do końca mi się podoba. Ma specyficzną bryłę. Dla mnie nawiązuje trochę do może Don Issue, właśnie coś takiego. Ja w tą stronę bym szedł. Nic ciekawego, na pewno nie ta kolorystyka. Pewnie będę miał, żeby nagrać dla was jakąś recenzję, ale nie tą kolorystykę. Zdecydowanie nie tą kolorystykę. I cena $180. Więc na pewno nie. Na pewno nie. Za tyle. No i tak. Następna premiera jest dopiero 30. Są to KD13 ABL. AWBL. Tak, tak to będzie. $150. Fajne CW. Dla mnie bardzo fajne. Mi się nie podobają te, co wychodziły. Jedyne, które mi się podobały, to to cygańskie, które mam. Chili na żywo widziałem. W sklepie koszykarza w Gdańsku, jak byłem pierwszy raz na żywo, widziałem chili. I materiał z tego zobaczycie w niedzielę, więc nie będę więcej zdradzał. $150. Ciekawa opcja. I tak. 30 mamy jeszcze jedną premierę. Są to New Balance Omnis One Low Barreline. Powiem wam, że dla mnie ciekawy but. Wręcz powiedziałbym, że sztos. I nie ma podanej ceny, ale no myślę, że jakby to było w okolicach 450 zł plus promka, to wtedy bym wziął. Spróbuję. Oczywiście, jeśli będą dostępne w Polsce, to może powinę, ale na pewno na promocji. Nie za retail. Na pewno nie za retail. 31. Dla mnie premiera, na którą czekam najbardziej, Freaky 2. Czy to będzie 31? Myślę, że tak, bo to jest dzień rozpoczęcia sezonu, więc Freaky 2 powinny wtedy wejść i naprawdę, jeśli wejdzie to zielone CW, to z liściami, to ja je biorę. W ciemno. Piękny but. Piękny but, piękny but. No. Przejdźmy może do premier butów lifestyle'owych. Mamy cztery buciki. I tak. 18. Mamy dwie premiery. Znaczy w sumie trzy. Są dwa CW Jordano 6 QH 54. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Które wejdzie na Europę, które na USA, bo prawdopodobnie będzie to podzielone. I Jordany 1 Low QG 54. Fajne. Ja nie jestem jakimś wielkim fanem Jordanów, Lowów, jedynek.
ale to QEDI, bardzo fajny wzór w tym roku, naprawdę. Żebym nie skłamał, lepszy niż w tamtym roku. Dwa lata temu te Why Noty 01 były super, żałuję, że ich nie mam. Ktoś mówił, że mi... Maciek Mikołajczyk, pozdrawiam, ty je masz. No, naprawdę bardzo fajny but. I 24 mamy premierę Jordanów 12 University Gold. Ech, nie, dla mnie kompletne ble. W ogóle mi się nie podoba. I 25 to jest premiera, na którą czekam najbardziej. Prawdopodobnie nie powinę, bo nawet nie wylosuję i nie będę miał pieniędzy. Więc Jordany 4 w kolaboracji z Off-White'em. Niby ta damska rozmiarówka, ale największa, jakbym wziął damskiej, to bym jakoś wcisnął nogę. I są piękne. Naprawdę są piękne. I to by było wszystko, ale... Nie ma podanych dat, ale prawdopodobnie tego samego czasu, też 18, tak jak wychodzi pak QEDI, mają pojawić się jeszcze Jordany Take One'y, te Russella Westbrooka, te Downgrade, tej wersji Why Not. One też mają wejść w wersji QEDI 54. I uważam, że to może być bardzo ciekawy but. W mojej opinii naprawdę może być ciekawą opcją. Dobra, to wszystkie premiery, jakie mamy dla was w tej połowie. Myślę, że pierwsza połowa sierpnia będzie grubo sypana, ponieważ wystartuje znowu sezon NBA. I myślę, że pierwsza połowa sierpnia będzie gruba, a potem to myślę, że dopiero święta. Bo wtedy prawdopodobnie wystartuje następny sezon NBA. Więc niestety, pozostaje nam tylko czekać. Ale jak dotrwaliście tak długo, pamiętajcie zostawić subskrypcję, polajkować film i napisać w komentarzu poniżej, które buty z tych do was trafiają najbardziej. Do mnie z całej tej listy chyba Gatorade, jak zawsze. Gatorade to jest zawsze dobra opcja. Dobra, dzięki wielkie i do zobaczenia, na razie.